Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Bartek, dzisiaj twój gol dał Ruchowi 3 punkty. Jak ta bramka padła? Bo takie zamieszanie było pod bramką, że trudno z tej trybuny było dostrzec, jak to się wydarzyło. Po stałym fragmencie mokry uderzył na bramkę i piłka się niefortunnie odbiła dla drużyny przeciwnej. Spadła mi pod nogi. Udało się skierować piłkę do siatki. Bartek, dużo sił kosztowało to spotkanie dzisiaj? Bardzo dużo. Ale drużyna dała się wszystko i udało się zagrać na zero z tyłu, co też na pewno nas cieszy, i zdobyć 3 punkty. Rywale w jaki sposób was zaskoczyli? Byliście gotowi na taką ich postawę? Byliśmy gotowi na to, że to będzie trudny mecz, że drużyna z Poznania dobrze gra w piłkę, że dobrze są ustawieni w defensywie, i byliśmy na wszystko przygotowani i wiedzieliśmy, co chcemy zrobić.